Cześć, ja z tej strony. Dzisiaj mamy takie fotograficzne QA, chociaż pytania nie jest chyba nie wszystkie, są fotograficzne. <laughs> Ostatnio na Instagramie was prosiłem o zadawanie takich naprawdę hardkorowych pytań, że na wszystko odpowiem, jak nas powiedzieć, tylko że zapomniałem wspomnieć, że uspowiedziłem 15 lat temu, ostatni raz chyba bodajże i zawsze jak się spowiadałem, to y, pamiętałem, że była końcówka regułki za tej te za wszystkie inne grzechy serdecznie żałuję a Ciebie, ojcze, proszę o pokutę i rozgrzeszenie. I zawsze waliłem takie standardowe, słabe grzechy typu przeklinałem, biłem się z bratem, nie słuchałem rodziców, bla bla. bla Za te i za wszystkie inne grzechy. Jak, także jak dostawałem rozgrzeszenie, to zakładałem, że wszystkie inne grzechy też zostały rozgrzeszone, pomimo, że ich nie mówiłem. Także mmm, taki lifehack dla was, którzy jeszcze chodzą do kościoła. Pytania. Pierwsze. Czy ISO istnieje? Razem z tym... Kolejne pytanie było. Słyszałem od sąsiada, zna się na wszystkim, że ISO istnieje, a według ciebie. Ogólnie o pytań o ISO było kilka. I oczywiście jest to nawiązanie do ostatniego filmu Derów i ISO oczywiście istnieje, bo jakby nie istniało, to byśmy nie mieli trójkąta ekspozycji tylko dwukąt linię prostą ekspozycji. No, w każdym razie trzeba by było zmienić całe podstawy fotografii, a poza tym, jak tworzymy film, który mówi, ISO nie istnieje w fotografii, a później mówimy o bazowym ISO, to tak naprawdę nie moglibyśmy mówić o czymś bazowym, co nie istnieje? Ogólnie cały film ma dużo ciekawych informacji, tylko że te informacje są przydatne trzem osobom na sto i trzeba się naprawdę wsłuchać, we wszystko, co tam jest powiedziane, żeby wyłapać te informacje, bo sam tytuł już zaczyna nas nastawiać na ten film kontrowersyjnie, przez co tak dużo osób go odebrało i teraz stał się po prostu memem, jak leśne dziadki, czy wiele innych rzeczy. No ale cóż, Pudelek też ma e, stałych widzów. W każdym razie ISO tak istnieje. E, jakby nie istniało, to mówię, to mielibyśmy problem. Tutaj kwestia jest taka, jakie jest to ISO natywne i co się z tym ISO dzieje, bo Tony Northrop w 2019 roku zrobił właśnie film bardzo podobny, że ISO jest sztuczne i to miało, to miało więcej sensu, dlatego że rzeczywiście podbijanie ISO w aparacie może wyglądać sztucznie w porównaniu z tym, jak Zwiększymy sobie z ISO bazowego w Lightroomie ekspozycję? Natomiast tutaj jest wiele czynników wchodzi w grę i zawsze należy pamiętać, że poprawne ustawienie ekspozycji w aparacie jest dużo lepsze niż później rozświetlanie wszystkiego. Natomiast drugie pytanie, czy to natywne ISO? Co jest z tym natywnym ISO, które nie jest tak do końca oczywiste. I tutaj rzeczywiście może być problem, dlatego że niektóre aparaty mają tak jakby. Nie podwójne natywne ISO, bo to by było dual ISO, a to jest całkiem inna sprawa i to jest bardziej stosowane w filmie, ale jest taki bardziej dual gain, czyli ISO, jak ustawiamy czułość, mamy na przykład bazowe 100 i później może być na przykład jakieś y, drugie ISO 400, które ma inne wzmocnienie sygnału. Bodajże, ja też do końca to jest temat, bardzo techniczne, i głównie tutaj, jeżeli chodzi o e, znalezienie własnego natywnego ISO we własnym aparacie, to pomaga strona e, Photons to Photos. Link będzie w opisie, i tam jest taki wykres, gdzie jeżeli znajdziecie swój aparat i zobaczycie, że na wykresie nagle Szumy idą do góry, spadają i znowu idą do góry, to ten spadek przy drugim ISO to jest takie drugie, jakby natywne ISO. W cudzysłowie, dlatego że no, to nie jest prawdziwe podwójne ISO, tylko że wzmocnienie sygnału działa po prostu troszeczkę inaczej. I od stu wzwyż jest tam powiedzmy takie to ISO invari invariance, czyli jakby nie ma znaczenia, które ISO weźmiemy. Między na przykład 100 a 320, dlatego że 320 to byłoby to samo co 100 podniesione w Lightroomie z ekspozycją. Natomiast różnica pojawia się między 100 a 400. I 400 to jest takie drugie, jakby no, wciąż takie natywne w sensie, drugie ISO, które warto znać, jeżeli wasz wykres w waszym aparacie to mówi. Że jest takie drugie ISO, taki drugi próg ISO, dlatego że później już do samego końca od tego ISO następuje wzmocnienie, a nie od 100. I e, tutaj warto wtedy po prostu wiedzieć, że dla własnego aparatu ilość szumu mniejsza będzie na ISO 400 niż na przykład ISO 300, bo ISO 300 to będzie wzmocniony sygnał z ISO 100, a na ISO 400 to będzie taki nowy bazowy sygnał. Powiedz, to jest w takim mega uproszczeniu, ale to jest właśnie informacja jedynie po to, żeby wiedzieć może czy wasz aparat ma tę opcję takiego drugiego, fajnego, niskiego y, szumu na ISO wyższym, która pozwala uzyskać lepszą jakość zdjęcia na ciut wyższym ISO niż to poprzednie. To się przydaje naprawdę trzem osobom na 100. I najważniejsze, co trzeba wiedzieć, to po prostu poprawna ekspozycja. I tyle. A cały film po prostu ma na zasadzie wywołać zamiesz, znaczy ma na celu wywołać zamieszanie, co się udało, dlatego że po prostu teraz też o tym rozmawiamy. Trzecie pytanie. Strobos 60 plus Navigator X i srebrny parasol na początek błyskania, czy jest OK? Jest bardzo OK. Na sam początek polecałbym białą parasolkę, może transparentną na, na przykład, bo ona jest najtańsza i jest najłatwiejsza w użyciu ona się światłem wszędzie. Ale jeżeli odbijająca, to też może biała, bo ona jest bardziej wybaczająca. Srebrna jeżeli źle ustawimy światło jeżeli e, światło, na przykład lampa typu strobos, będzie umieszczona na sankach, gdzie ona będzie odstawała od Osi parasolki, to ona będzie dała inne, dawała inne odbicie, w sensie w innym kierunku będzie szło ciężej zapanować nad parasolką srebrną niż nad białą. Chyba że srebrną z dyfuzją. To jest taki super miękki softbox, yy, praktycznie, który możemy łatwo przenieść. Także. Strobos 60 plus Navigator X jak najbardziej do błyskania na początek. Polecam również Strobosa 60 Basic, żeby nie przepłacać za TTL-a, a mamy również HSS-a, a przy błyskaniu dobrze jest się nauczyć e, ustawiać moc manualnie. Także polecam Basica plus Navigator X i parasolka srebrna z dyfuzorem albo biała, odbijająca albo transparentna. Na początek jak najbardziej ok. Jeżeli nawet e, chcesz się dowiedzieć coś o parasolkach, to obejrzyj mój pełnometrażowy, albo wszyscy, jeżeli chcecie. Taki pełnometrażowy tutorial, który ostatnio wydałem na przebicie 200 tysięcy subskrypcji pojawi się gdzieś, albo link jest na pewno w opisie. Także tam jest dużo o parasolkach różnych. Następne pytanie. Dlaczego aparat robi prostokątne zdjęcie, skoro obiektyw jest okrągły? Czy na pewno jest okrągły? Obiektyw jest okrągły, bo follow focus na nim lepiej działa. To jest oczywiście pytanie podchwytliwe, w sensie yy, retoryczne, bo nie wymaga odpowiedzi, chociaż można by było się nad tym pochylić, dlatego że jeżeli yy, obiekty wrzuca okrągły obraz, to możemy więcej na przykład aspektów, yy, czyli proporcji matryc w tym zmieścić, bo i kwadratową zmieścimy, i prostokątną, Jakbyśmy chcieli, to może nawet pionowa, by się matryca udała. Przyszłość w TikToku leży także. Może zaczniemy robić aparaty z pionową matrycą, które trzymamy poziomo. Mhm, może? Yy, następne. Jak sprawa z DR5000? Yy, sprawa ma się tak, jak wiecie sami, bo widzieliście film i to był. Koniec tej sprawy. Dlatego, że ta, w filmie powiedziałem, że będę ewentualnie informował na bieżąco o wszystkim. Rafał nagrał swoją odpowiedź, komentarz, która troszeczkę zamieszała i mało wyjaśniła, chociaż mi powiedziała więcej, ale też no, nie odpowiedział Rafał na pytanie, o które prosiłem, czyli w którym momencie dokładnie zostało naruszone y, to prawo autorskie, dlaczego został zgłoszony cały film, a nie fragment, ale przynajmniej wiem. Tyle, że się nie dowiem, bo <noise> Rafał stwierdził, że dowiedziałbym się dopiero w sądzie, bo takie szczegóły, szczegółów nie będzie zdradzał, dopóki sprawa nie dojdzie do sądu, a sam nie chceć do sądu, ja też nie chcę do sądu, także się nie dowiem, także... 25 sierpnia mój kanał wraca do normy, wy jako widzowie zainteresowani tym tematem przebiliście algorytm, pokonaliście całą sztuczną inteligencję YouTube'a, także... Mój kanał tak naprawdę nie ucierpiał na tym Ta, e, to naruszenie na kanale wydaje mi się, że popularność tego filmu przebiła to, co mogło się z nim stać. Także tutaj powiedzmy, że szkód jakiś tam ogromnych nie ma poza usunięciem filmu, na czym mi już, na, na którego przywróceniu mi już nie zależy, tak naprawdę i. Można powiedzieć, że po prostu Rafał dopiął swego usuwając ten film. Także jego działanie miało określony cel, który został spełniony. Także można jedynie wiem, pogratulować. I to w sumie tyle. Gdybyś nie był leśnym dziadkiem, którym najtańszym bezlusterkowcem zastąpiłbyś D7500 do fotografii reporterskiej. Nie zastąpiłbym żadnym najtańszym, dlatego że fotografia reporterska to jest chyba jedna z najbardziej wymagających od aparatu dziedzin fotografii, oprócz sportowej, tak bym powiedział. I tutaj najtańszego bezlustra po prostu nie wybierasz. Wybrałeś D750, to powinieneś wybrać odpowiednio dobry bezlusterkowiec, czyli w systemie Nikona Z6 i Z6 II. W Sony prawdopodobnie A73, 7 najbardziej popularny chyba soniacz w kanonie minimalnie RK R6, tylko że R6 to już jest mega cena i to by było na tyle, bo tak naprawdę no, Fuji może XT4, na przykład wziąć XT3, to są podobno świetne, bez lustra. Najtańszym nie zastąpisz D750. Jeżeli chcesz jakoś D750, nie możesz patrzeć na najtańsze. także Możesz patrzeć na używki. D600 troszeczkę to staniało. Znaczy D6, Z6, boże. Z6 staniało. Także. Kolejne pytanie: Czy ściemniałem z tym L4? Pamiętaj, jak na spowiedzi? To oczywiście pytanie od kolegi z pracy, bo życzliwość w korporacji. <laughs> Czy ściemniałem? Znaczy. Nie, byłem chory. I tyle. Jesteś z Targówka, znasz Miętusa? Dostaliśmy grypsze od że się rozprółeś i chłopaków posprzedawałeś. Także ten tego. Jak ma być ostro, to dawaj ranking najbardziej przereklamowanych fotografów. I to jest pytanie z dupy. Dlatego, że według mnie mogę podać yy, przereklamowanych fotografów, co byłoby kompletnie bez sensu. Dlatego, że obecnie na przykład... Zach Arias, którego uważałem za boga fotografii i strobingu, jego zdjęcia dzisiaj z jakimś tam doświadczeniem, po iluś latach, napatrzenia się na nie wydają mi się dosyć podstawowe, poprawne. Nie powiedziałbym, że jest przereklamowany, ale może nie byłby już dzisiaj dla mnie bogiem samej fotografii. Ma ogromną wiedzę i jest dla mnie wciąż strobingowym tutaj guru, ale Nasza perspektywa w sensie opatrzenia się z jakimiś zdjęciami dzień w dzień. Po prostu jesteśmy zasypywani pewne, pewnego typu zdjęciem na Instagramie, to może być przereklamowane, ale to będzie miało swój wpływ na całą fotografię, na wszystkie trendy. Także też to jest bardzo subiektywne i każdy z nas ma jakiegoś fotografa, który jest na przykład bardzo znany, komuś Ansel Adams może się nie podobać. Helmut Newton. Ale trzeba pamiętać, że na przykład Ansel Adams był pierwszym, który do, dotarł w pewne miejsca sfotografując te widoczki. A dzisiaj może tam pójść każdy z lekkim aparatem, a on targał jakieś wielkie badziewia ze sobą. Także no, był jakimś pionierem czegoś. Komuś może się to nie podobać dzisiaj, ale no, może komuś się nie podobać lądowanie na Księżycu pierwsze równie dobrze. Hmm, 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 hmm. Jak poznać Kubeka Zmierczyka? Zależy o co chodzi, bo wirtualnie poznałem go przez oczywiście fotoblogie, przez jego poradniki dawno, dawno temu, a prywatnie pierwszy raz spotkaliśmy się w, w Krakowie na premierze lampy Quadralight A1. To pamiętam, bo wtedy w Kuba przyszedł, zostałem zaproszony przez Quadralight'a do uczestnictwa w premierze lampy i tam poszliśmy wieczorem, dzień przed premierą na kolację. Czy to było dzień po premierze? Nie, dzień przed premierą. Dzień przed premierą, tak, dzień przed, bo pamiętam, że po premierze samej Lampy musieliśmy wracać z południem już do domu. E, poszliśmy na kolację i tam później właśnie przed Kuba i się z nim wtedy pierwszy raz spotkałem na żywo. Także to był pierwszy taki nasz kontakt. Od razu, powiedzmy go, polubiłem mega spokój To jest to samo co w internecie, także <grywia> ten sam Kuba. Czy pracujesz jeszcze na etacie? Oczywiście. Praca dobra, przyjemna, dobrze płatna, czemu miałbym nie pracować? Zdjęcie na niskim ISO 100-200, a duży szum na zdjęciu. Z czego to może wynikać? Nikon, D, tam bodajże był 7200 albo coś takiego. Nie wiem, z czego to może wynikać. To może wynikać z wielu czynników, czy te zdjęcia są mocno procesowane później, czy na przykład one są e, ciemniejsze i są wyciągane później, czy mówimy oczywiście o rawie, czy mówimy o JPEG-ach, czy jest włączone odszumianie, czy nie jest włączone odszumianie, e, jaki jest przedmiot zdjęcia, czy to są same ciemne elementy, czy to są e, jasne z ciemnym, Jaki jest zakres dynamiczny na zdjęciu, w sensie od ciemnego do jasnego? Czynników może być wiele. Jeżeli naprawdę na ISO 100 bez procesowania dużego w szarościach, neutralnych tonach pojawia się szum, to może być problem, ale zakładam, że nie powinien być, chyba że chcesz gładziutkie zdjęcia idealnie, a zbliżasz na 200% i patrzysz w naprawdę wielkie szczegóły, to zawsze znajdziesz szum, ale Szczerze mówiąc, tu jest za mało informacji, których mógłbym, na których mógłbym bazować, a ta matryca nie powinna być jakoś specjalnie zła. To jest chociaż nie jest też najnowsza, ale na ISO 100 przy dobrym oświetleniu powinno być dobrze. Jeżeli mamy słabe oświetlenie i próbujemy coś ze zdjęcia wyciągać, no to lepiej chyba na ISO 100 niż na ISO 200, jeżeli ISO 100 jest bazowe w 7000 ale wydaje mi się, że tutaj kwestia jest wielu innych czynników, niż tylko zdjęcie jest zrobione i tam widać mega szum. Strzelasz z analoga? Nie. Teraz kupiłem sobie Nikona ZFC, on udaje analoga. Dużo fotografuję nim na szkłach manualnych, także powiedzmy, że bawię się w fotografię pseudoanalogową, ale widzę efekt od razu na ekranie, także też nie mogę tego powiedzieć. Nigdy nie fotografowałem analogiem oprócz po prostu e, zdjęć po komunii z aparatu, który dostałem. Bardzo mnie ta fotografia interesuje. Bardzo chciałem się kiedyś w gimnazjum zainteresować fotografią analogową, dlatego że był kurs w naszym lokalnym centrum kultury właśnie fotografii analogowej, ale na niego nie poszedłem. Tam po prostu stwierdziłem, że może jednak nie, ale mega mnie to ciągle jarało. Wciąż Jarało i dalej Jara, i może kiedyś się za to wezmę, ale też trochę wątpię, dlatego że jestem tym dzieckiem cyfry. I po prostu wygoda tutaj bierze górę nad wszystkim, ale może kiedyś jako dodatkową, właśnie taką odskocznię, może się tym zainteresuję, bo to jest bardzo fajna kultura pracy. Kiedy kolejny kujawie event, ludzkość się domaga. Nieprawda, że się domaga, bo nikt nie pisze oprócz tego jednego pytania. <grym> E, oczywiście mieliśmy sytuację taką, jaką mieliśmy, eventów raczej nie było. Kujawia, event na pewno będziemy chcieli robić kolejny, bo pierwszy był mega, mega super. I chcieliśmy też zrobić Kujawia Workshops, troszeczkę taka bardziej ekskluzywna seria warsztatów z fajnymi nazwiskami, kilkudniowa. Nie wiemy jeszcze, jak to wyjdzie. Są plany, są plany, ale na razie wszystko trzeba brać na spokojnie. Gdy węża boli szyja, to boli go cały wąż. Tutaj musiałem aż sprawdzić anatomię węża. Jeżeli nie sprawdzaliście nigdy anatomii węża, to jest ona tutaj. Jest ona bardzo ciekawa, dlatego że widać tam, że wąż ma gdzieś na środku węża dwa jądra y, takie rozmieszczone. Ogólnie cała budowa węża jest, to jest taki człowiek, tylko że zwężony, bo jest naprawdę wszystko tam w wężu i spoko. Czyli szyja musi być gdzieś od razu za głową, bo tam od razu już później są płuca jakieś, no to raczej chyba w szyi by nie miał płuc. Także po prostu wąż jest wężem. Jak go boli szyja, to boli go gdzieś tam za głową, pod głową. O ile ma szyję w ogóle może nie wiem i ostatnie takie hardkorowe focus stacking czy hiperfokalna w zdjęciach krajobrazowych nawet nie wiedziałem że można robić focus stacking w zdjęciach krajobrazowych e, hiperfokalna to też jest chyba tak ustawienie obiektywu tak że wszystko jest w zdjęciu ostre biorąc pod uwagę wartość przysłony i e, zakres głębi czy to jest to bo też szczerze mówiąc nigdy nie interesowałem się tym tematem Nigdy mi to nie było potrzebne specjalnie focus stacking, kiedyś się bawiłem przy zdjęciach makro troszeczkę. Robiłem to ręcznie. Bardzo ciężkie to było, także przesuwałem pierścień ostrości manualnie, po prostu ręcznie i później składałem w odpowiednim programie. Ale nawet nie wiedziałem, że można w krajobrazie zrobić focus stacking. Wydawało mi się, że czasem tak głębia ostrości jest potrzebna, zwłaszcza fotografując na dłuższych ogniskowych, a na szerszym kącie Ciężko chyba nie uzyskać wszystkiego ostrego. W każdym razie, no, to są w krajobrazy się nie bawię, w sensie nie jestem fotografem krajobrazowym. Moje pstryki wyglądają w ten sposób w krajobrazie, także nie jestem tutaj ekspertem, ale jest to ciekawe, jeżeli rzeczywiście wykorzystuje się focus stacking albo, no, hiperfokalną to już bym bardziej tutaj e, zrozumiał. Jeżeli rzeczywiście można wykorzystywać focus stacking w, przy krajobrazach, to jest to ciekawy temat. Warty może nawet zgłębienia, także coś interesującego dla nas wszystkich, ale fokus takim raczej mi się zawsze kojarzył z fotografią produktową przy wykorzystywaniu obiektywów makro, żeby nie wchodzić w F64, tylko na przykład na F11 uzyskać lepszą jakość optyczną obiektywu, a mieć całość w ostrości, ten cały przedmiot w ostrości. Także to by było na tyle. Dzięki bardzo za, dane, za zadane wszystkie pytania, wszystkie linki. Będą w opisie do tych przydatnych informacji, które um, wspomniałem, że będą w opisie. Także sprawdźcie dzięki jeszcze raz i do usłyszenia do zobaczenia z tym razem. Hej!